Dzień dobry, bardzo się cieszę, że przed tak dostojnym audytorium będę mógł przedstawić przemyślenia, do których doszliśmy w gronie współpracowników w ramach Grupy Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Informatyki i Zarządzania. Tematem mojego wystąpienia jest Open Access w technologii językowej dla języka polskiego. Tutaj od razu zastrzegę, że my rozumiemy Open Access nieco szerzej niż do tej pory tutaj to było definiowane. Otóż dla nas Open Access to jest nie tylko wolny dostęp do publikacji naukowych, ale również do wyników badań naukowych. Wpierw chciałbym wytłumaczyć, czym jest technologia językowa, zwana również inżynierią języka naturalnego. Celem technologii językowych jest nauczyć system komputerowy analizować język i treść tekstów, aby dostarczyć ludziom praktycznych korzyści. I może podam takie przykłady zastosowań technologii językowych, na przykład wyszukiwarki internetowe, systemy odpowiadania na pytania. Również stosuje się technologie językowe w automatycznym gromadzeniu informacji o jakiejś osobie, określonym wydarzeniu. Także technologie językowe stosuje się w automatycznym tłumaczeniu już od lat 50. Tutaj mamy przykład zastosowania technologii językowych przez firmę Google. W wyszukiwarce Google od jakiegoś czasu pojawiła się możliwość wpisywania zapytań w języku naturalnym. I tutaj jest takie pytanie, kiedy urodził się Jan Paweł II. Wyskakuje taka ramka, ona jest stworzona na podstawie pewnych metadanych, które w Wikipedii się znajdują, ale widać, że bardzo dobrze to działa i że oczywiście jest przydatne. Wszyscy korzystamy zapewne z tej wyszukiwarki. Czym są zasoby i narzędzia językowe? Zasoby językowe to bazy wiedzy o języku, na przykład słowniki i gramatyki. Narzędzia językowe to programy do analizy języka, do analizy tekstów pisanych w języku naturalnym. Zasoby i narzędzia podstawowe to standard, którego oczekuje się od technologii językowych. Zasoby i narzędzia językowe naszym zdaniem powinny być dostępne za darmo, zwłaszcza te podstawowe. I teraz powodów jest kilka. Po pierwsze, koszt wytworzenia zasobów i narzędzi językowych jest bardzo wysoki. Polskie firmy nie są w stanie zainwestować pieniędzy. Polska jest w dalszym ciągu krajem rozwijającym się, dlatego polskich firm nie stać na wytworzenie wszystkich standardowych zasobów i narzędzi językowych samodzielnie, dlatego że te zasoby i narzędzia podstawowe, nie można ich wykorzystać wprost komercyjnie, dlatego najpierw musi nastąpić proces wytworzenia tych standardowych zasobów i narzędzi, dopiero później można tworzyć systemy, które będzie można sprzedawać. Dostępność tych podstawowych zasobów i narzędzi językowych jest warunkiem koniecznym do stworzenia systemów bardziej zaawansowanych, a brak takich systemów dla języka polskiego ogranicza dostęp do informacji i do inteligentnego wykorzystywania informacji w internecie i wyszukiwania. A zatem open access warunkuje rozwój nauki i społeczeństwa informacyjnego. Do 2006 roku Polska miała bardzo słabo rozwinięte technologie językowe. Od 2006 roku obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój tej dyscypliny w Polsce. W tym rozwoju bierze udział od samego początku Politechnika Wrocławska. Współpracujemy bardzo ściśle z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk i od początku zakładaliśmy, że to, co tworzymy, powinno być upubliczniane na zasadach open access, to znaczy na wolnym dostępie. Od 2010 roku Politechnika udostępnia narzędzia i zasoby także do użytku komercyjnego. Pracujemy w grupie, która nazywa się G419. Jest to grupa technologii językowych, tak jak już powiedziałem, na wydziale W8. Realizujemy bądź realizowaliśmy w sumie 5 projektów badawczych finansowanych przez Fundusze Europejskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCN, a obecnie przystąpiliśmy do prac w nowym projekcie Clarin, finansowanym przez takie duże konsorcjum międzynarodowe, do którego przystępują ministerstwa nauki z różnych krajów europejskich. I tworzymy narzędzia językowe oraz zasoby językowe. I tutaj podaję takie przykłady tych narzędzi językowych, tagery, parsery składniowe,
i semantyczne wyszukiwarki. Tagery to, tak tylko w skrócie powiem, to są takie programy, które analizują formy wyrazowe w tekście, nadają im, na przykład czasownikowi nadają określoną osobę, liczbę, czas, rzeczownikowi przypadek, rodzaj. Tworzymy również zasoby językowe, to jest słowniki i sieci opisujące semantyczne zależności. Przykładem takiego zasobu językowego jest słowosieć, udostępniana od samego początku na zasadach open access i od 2010 roku również upubliczniana do zastosowań komercyjnych. Tu widać zrzut z ekranu fragmentu tej ogromnej sieci dla wyrazu nietoperz. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie ten wyraz nietoperz wchodzi w relację z wyrazem nadrzędnym, łożyskowiec, to jest termin biologiczny, z wyrazami podrzędnymi, czyli z rodzajami nietoperzy, na przykład z gackiem i z bruzdonosem egipskim. Nietoperz ma też skrzydła. Mamy również takie relacje, które opisują część i całość. I mamy po prawej stronie na górze odpowiednik w języku angielskim, dlatego że słowosieć jest obecnie łączona do wielkiej bazy danych podobnej do WordNetu Princetońskiego, stworzonego na Uniwersytecie w Princeton. Jesteśmy obecnie drugim na świecie WordNetem tworzonym nie w sposób automatyczny, tylko ręcznie. Politechnika zatrudnia polonistów, którzy korzystając oczywiście z pomocy inżynierów, technologów języka, tworzy właśnie tę bazę wiedzy. Tutaj niebieskie słupki z podziałem na części mowy, to jest WordNet Uniwersytetu w Princeton, czyli nazywany matką wszystkich WordNetów, pierwowzór wszystkich WordNetów. Czerwone słupki to jesteśmy my, czyli gonimy WordNet Princetoński. Od samego początku, tak jak już powiedziałem, słowosieć była udostępniana na zasadach open access. Licencja słowosieci jest wzorowana na licencji WordNetu Princetońskiego za zgodą i przy pełnym poparciu władz Politechniki, w szczególności jego magnificencji rektora. Innym przykładem zasobu językowego, również udostępnianego przez Politechnikę Wrocławską, to Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej. W Polsce obecnie są 3 korpusy języka ogólnego, 2 korpusy współtworzone przez Polską Akademię Nauk w Instytucie Podstaw Informatyki i 3 korpus to właśnie nasz korpus. Czym jest korpus? Korpus to zbiór tekstów, które są dobrane w szczególny sposób tak, aby reprezentować język polski jak najlepiej. Te teksty są starannie wyselekcjonowane, dobrane, mają reprezentować różnorodne stylistycznie i gatunkowo odmiany polszczyzny. Nasz korpus liczy 500 000 wyrazów i jest używany do uczenia maszynowego, a także przez językoznawców do badań nad językiem. Oczywiście każdy użytkownik polszczyzny może sobie z takiego korpusu również skorzystać, sprawdzić użycie interesującego go wyrazu. Upubliczniliśmy Korpus Języka Polskiego, Politechnika zgodziła się, upubliczniła na licencji Creative Commons, również za zgodą i przy pełnym poparciu władz. Tu jest zrzut z ekranu z takiej aplikacji, którą poloniści wykorzystują do znakowania korpusu. To jest taki tekst z lokalnego serwisu informacyjnego ozorków.net. I tu widać, że poloniści zaznaczają nazwy własne, akurat to jest ten poziom nazw własnych, na którym tu znakujemy, w tej aplikacji. Z tym związane są problemy. Teksty, które pojawiają się w naszym korpusie, muszą być upublicznione wcześniej na otwartych licencjach, czyli albo na licencji Creative Commons, albo muszą znajdować się w domenie publicznej. My w momencie dodawania tych oznaczeń tworzymy utwór zależny. Dlatego wszystko to, co wchodzi w skład korpusu, musi być na otwartej licencji, żeby cały korpus mógł być upubliczniony następnie również na tej otwartej licencji. Creative Commons, ale które Creative Commons? Tak, tutaj już wcześniej w jednej z prezentacji pojawiły się odmiany Creative Commons. Nas interesują tylko 2, uznanie autorstwa oraz uznanie autorstwa na tych samych warunkach, ponieważ tylko
te dwie odmiany licencji Creative Commons umożliwiają zastosowania komercyjne, a Politechnika Wrocławska stara się upubliczniać swoje zasoby językowe również do zastosowań komercyjnych. Niemożliwe do przyjęcia są w naszym przypadku te licencje, w których mamy użycie niekomercyjne bądź brak możliwości tworzenia utworów zależnych, ponieważ my, dodając te anotacje, to znaczy te oznaczenia, gdzie występuje nazwa własna, tworzymy utwór zależny w świetle prawa. I kończąc, tak podsumuję, jakie korzyści widzimy w upublicznianiu na zasadach open access wyników badań naukowych i prac naukowych. Politechnika, upubliczniając zasoby i narzędzia językowe, stymuluje rozwój technologii językowych w Polsce, co stanowi wsparcie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i stymuluje rozwój gospodarki. Wiemy doskonale, że branża IT zwiększa rokrocznie swój udział w rynku i wydaje się, że działania Politechniki zmierzające w stronę upublicznienia wspierają ten rozwój. Promujemy również Politechnikę i kształtujemy wizerunek Politechniki jako uczelni nowoczesnej i otwartej. I dla nas, naukowców, jest to szansa na lepsze publikacje i cytowania. Dziękuję Państwu serdecznie.